Krakowskie Błonia to tu podczas pielgrzymek do ojczyzny ojciec święty Jan Paweł II spotykał się z tysiącami wiernych. Raduje się moje serce waszym widokiem, waszą młodością i entuzjazmem. Zawsze tętniący życiem rynek nigdy nie był tak wypełniony, jak podczas odprawianej przez Jana Pawła II mszy świętej. Nigdy też wcześniej Kościół na Skałce nie zgromadził takich tłumów młodzieży. Jakby się kto pytał, Franciszkańska 3. Kiedy wieczorem ojciec święty wracał do swojego dawnego domu, długo nie mógł odpocząć. Co ja jeszcze powiem? W tym Rzymie też nie tak łatwo być tym papieżem, ale w Krakowie to by się już całkiem nie dało. W miejscu, gdzie w młodości pracował Karol Wojtyła, dziś wznosi się sanktuarium świętego Jana Pawła II, nieopodal sanktuarium Bożego Miłosierdzia, które osobiście konsekrował i gdzie zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie. Wszystkie te miejsca w 2016 roku odwiedzi papież Franciszek, który przybędzie do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży to spotkanie przygotowywane przez młodych, dla młodych, ale jednocześnie wyzwanie dla całego Kościoła w Polsce i dla Państwa. Naszym gościem jest biskup Damian Muskus, koordynator generalny Światowych Dni Młodzieży 2016 roku. Czy dotychczas dobrze zdajemy ten egzamin? Wszystko idzie zgodnie z planem? Tak, bardzo cieszymy się, że wiele środowisk zaangażowało się w przygotowania, nie tylko środowiska kościelne. Chociaż to one były jako pierwsze, były inicjatorami tych przygotowań, zwłaszcza Kraków, ale potem poszczególne diecezje zaczęły się włączać. Powstał zespół rządowo-kościelny do spraw pielgrzymki papieża Franciszka do Polski i organizacji Światowych Dni Młodych. Sam fakt, że taki zespół powstał na półtora roku przed wydarzeniem, pokazuje, jak ważne jest to spotkanie, jaki ma zasięg i ile wymaga pracy i wysiłku i zaangażowania wszystkich. A czy to, że Światowe Dni Młodzieży są szansą dla wielu środowisk, nie tylko samego Kościoła, może w jakiś sposób przekonać sceptyków, którzy mówią o wysokich kosztach Światowych Dni Młodzieży, czy jakoś stoją bardziej z boku i jeszcze nie chcą się zaangażować? Na Światowe Dni Młodych nie można patrzeć tylko przez pryzmat kosztów i wydatków. Światowe Dni Młodych to jest wielka i ważna inwestycja w przyszłość, inwestycja w młodych. Ale też, powiedzmy sobie szczerze, jest to szansa na rozwój, na promocję Polski, Małopolski, samego Krakowa. Trzeba wykorzystać tę szansę, że przybędzie tak wiele ludzi z całego świata, ze wszystkich kontynentów, z najdalszych zakątków świata. Przyjadą tacy ludzie, którzy nigdy w Polsce prawdopodobnie nie znaleźliby się, gdyby nie zaproszenie papieża Franciszka. Bo nawet nie wiedzieli, gdzie Polska leży, jak pytali w Rio de Janeiro, gdzie to jest. Tak jest, więc to jest olbrzymia szansa na promocję. Ci ludzie, gdy będą dobrze ugoszczeni, dobrze się nimi zaopiekujemy, gdy im Kraków się spodoba, gdy ich urzeknie, będą kiedyś tutaj wracać. Tak wielkie zgromadzenie to również wymierne korzyści dla miasta, dla regionu. Ci ludzie będą tutaj chcieli żyć przez ten tydzień czasu. Będą chcieli kupić sobie pamiątkę, będą chcieli kupić coś do jedzenia. To wszystko przekłada się też na wymierne korzyści dla miasta. A czy ta więź, wspólnota, która wytworzy się między młodymi ludźmi, ta współpraca, która już teraz trwa, ma szansę później przerodzić się w jakiś rodzaj trwałej wartości dla młodzieży przede wszystkim? Byłoby wielką porażką, gdyby Światowe Dni Młodych potraktować jako jednorazowe wydarzenie, takie wystrzałowe. Wszystko się pięknie udało, wszyscy byli zadowoleni, pojechali do swoich domów
i tylko pozostają albumy i filmy i pamiątki. Bardzo chcemy, żeby to, co tutaj się wydarzy, stanowiło jakąś wartość trwałą na przyszłość. Między innymi ten duch braterstwa, wspólnoty, jedności, oby on żył w naszym społeczeństwie. Jeżeli on będzie żył w ludziach młodych, to możemy być spokojni o najbliższą przyszłość, bo ci młodzi będą wchodzili w dorosłe życie, będą zakładali rodziny. Podobnie myślę, kwestie wolontariatu są niezwykle ważne. U nas w Polsce jeszcze dzisiaj nie jest to ruch powszechny, jak na Zachodzie. Bardzo liczymy, że wolontariat, który zaczyna prężnie działać wokół Światowych Dni Młodych, również stanie się stylem życia dla młodych w przyszłości. I z tego potencjału będą mogli korzystać wszyscy. I Kościół powinien te szanse wykorzystać dla rozwoju duszpasterstwa, dla rozwoju grup młodzieżowych, ale także i społeczeństwo, i państwo. To będą naprawdę dobrze przygotowani, uczciwi ludzie, tylko ich brać. To spotkanie Światowe Dni Młodzieży to dla mnie niesamowite święto zaufania. Zaufania, które pokazują uczestnicy gospodarzom, osobom, które ich przyjmują w domach, przyjmują w mieszkaniach, przyjmują czasami w bardzo skromnych warunkach, ale przyjmują sercem. I to jest święto zaufania gospodarzy, którzy sercem otwierają to, co mają, w tym standardzie, jaki mają, żeby przyjąć młodych ludzi z całego świata. I to jest zaufanie między młodymi ludźmi, że jeden ufa drugiemu, idąc ulicą, pozdrawiając się w języku, który niekoniecznie się rozumie. To jest święto zaufania do organizatorów, że wszystko będzie tak, jak obiecali wcześniej. I to jest święto zaufania do Boga, że On nas tu zgromadził, wszystkich zaprosił na Światowe Dni Młodzieży i że głównym celem Światowych Dni Młodzieży jest właśnie spotkanie z Nim. Gość w dom, Bóg w dom, głosi znane polskie przysłowie. I Polacy z gościnności słyną, a Krakowianie również z oszczędności. Ale jedno drugiego nie wyklucza, a Dorota Abdelmula z Sekretariatu Generalnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży będzie nas przekonywać o tym, że warto przyjąć młodych pielgrzymów pod swój dach, zgodnie z inną zasadą, czym chata bogata, tym rada. Dlaczego warto przyjąć młodych? Przede wszystkim dlatego, że Światowe Dni Młodzieży, jak żadne inne wydarzenie, jest przygotowywane nie tylko przez organizatorów, przez komitet organizacyjny, ale tak naprawdę przez wszystkich mieszkańców z kraju, który jest gospodarzem tego wydarzenia. Więc jak w żadne inne duże święto, duże wydarzenie, tak w to mamy szansę zaangażować się wszyscy. To my, gospodarze, tworzymy ten wizerunek Polski, który młodzi ludzie stąd wywiozą. Oni oczywiście zwiedzą Kraków, zwiedzą też inne miasta w Polsce, spotkają się ze sobą nawzajem, ale te najpiękniejsze wspomnienia, które wywiozą, to będą wspomnienia spotkań z nami, gospodarzami. Ja byłam dwukrotnie na Światowych Dniach Młodzieży. W Madrycie mieszkałam w takiej dużej zbiorowej hali, gdzie byliśmy wszyscy zakwaterowani i o mieszkańcach Madrytu nie umiem powiedzieć nic. Nie wiem, jacy są, czy są gościnni, czy są sympatyczni, nie wiem, bo ich nie spotkałam w tym tłumie w mieście. Natomiast w Rio mieszkałam w bardzo skromnych warunkach u rodziny, która przyjęła nas w przedpokoju, bo tylko tam miała miejsce. Natomiast doświadczenie serdeczności, otwartości, gościnności jest nieporównywalne z niczym innym. Dla nas, dla gospodarzy, to jest niepowtarzalna szansa wielokulturowego, wielonarodowego spotkania. A jak traktować gości, jak właśnie gości, jak przyjaciół, jak pielgrzymów? Zdecydowanie jak przyjaciół, jak pielgrzymów. Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży nie mają dużych wymagań, bo tak naprawdę cały dzień mają zaplanowany. Oni potrzebują dosłownie dachu nad głową, żeby się przespać i łazienki, żeby się umyć. Tak naprawdę nawet nie trzeba przygotowywać śniadania, jeśli ktoś nie ma takich możliwości, bo o to zatroszczy się komitet parafialny, który działa w każdej z tych ponad 500 parafii, które szykują się, żeby młodych ludzi przyjąć.